A jak się zmieniło przez lata twoje malarstwo? Dostrzegasz sam w sobie jakieś zmiany? Poniekąd jestem artystą, malarzem. Dużo czasu spędza mi się w pracowni. Robię to, co lubię, bo inaczej ciężko mi było odnaleźć się w świecie współczesnym. No a przez sztukę mogę coś wyrazić, coś, co czuję. I głównie się właśnie posługuję kolorem w swoich pracach. Być może szukam siebie. Tematy, które podejmuję, są wzięte z rzeczywistości. To wynika z tęsknoty za dawnymi czasami, za utraconym pięknem, które już nie wróci do nas. Bardzo lubię konkretne rzeczy w tej chwili. Być może kiedyś mi się to zmieni. Głównym konkretem to jest kompozycja i kolor. Bardzo lubię właśnie takie sielskie pejzaże, to, co jest związane z wsią, z ucieczką taką jakby z miasta do takiego spokojnego, idealnego życia gdzieś tam właśnie w przyrodzie. I sam proces budowania obrazu jest dla mnie ważny. Nie tyle czas, ale sam proces. Jak maluję, to staram się przenosić swoją osobowość, swoje myślenie do miejsca, w którym byłem, w które skadrowałem i później to w pracowni właśnie przenoszę na płótno. Inspirują mnie na pewno artyści związani z nurtem symbolizmu, z młodą Polską. Moja mama, która gdzieś tam zawsze mnie inspirowała do pracy. To, co było wcześniej, to było takim impulsem do mojego rozwoju. No bo kurczę, no ja chciałbym, ja lubię kolor, lubię malować tak jak maluję i to mi się podoba i to jest fajne według mnie, no ludzie. Były kobiety, oczywiście, że tak, no, ale teraz głównie właśnie swoje uczucia i swoją emocjonalność staram się przekazać mojej ukochanej dziewczynie, bez której no, ciężko było teraz, bo ona mnie tak wspiera w tym, co robię i też prostuje moje myślenie. To jest dla mnie bardzo ważne, że jedno słowo powie, a wszystko staje się jasne I to jest takie, według mnie, bardzo ważne. Jest to w kolorze, że to stało się jaśniejsze, że to stało się bardziej pogodne, to co robię, to co maluję. To wcześniejsze obrazy były bardziej pochmurne, tak? Może nie pochmurne, ale były bardziej takie ciemne, były takie właśnie... gdzieś tam może nie tyle, że depresyjne, ale gdzieś tam było... To widać, że stałem się bardziej taki uczuciowy teraz. W malarstwie widać wszystko. Że to jest dla mnie ważne, że ktoś jest po prostu. To jest coś pięknego. Staram się poświęcać sobie dużo czasu, a tu ile mogę. Pamiętać o niej o każdej okazji i też, żeby po prostu to było tak fajnie. Czyli mówimy o mojej ukochanej, tak? Tak, miłość wpłynęła na to, że jednak z tych tak. Ciemniejszych tonacji uderzył pan w taki jaśniejszy. Tak, no bo to tak jakby światło wyszło do mnie. Gdzieś tam z mroku po śmierci mojego brata faktycznie byłem takim dole. A teraz to wychodzę na światło dzienne i staram się też to przekładać na moje prace malarskie. Odzwierciedlenie mojej osobowości, mojego samopoczucia i też chwili, w której jestem obecnie w życiu. Więc...